Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego pierwszego modułu kursu Planowanie usług gastronomicznych. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Pojęcie gastronomia wywodzi się z greckich słów gaster, żołądek oraz nomos, prawo. Oznacza rodzaj działalności gospodarczej mającej na celu zaspokajanie potrzeb żywieniowych konsumentów. Świadczenie usług gastronomicznych odbywać się może poprzez dwa rodzaje dostawców: zakłady gastronomiczne Wyodrębnione lokalowo, organizacyjnie i ewidencyjnie jednostki prowadzące działalność gospodarczą w pomieszczeniach, których wnętrze jest dostępne dla konsumentów. Punkty gastronomiczne wyodrębnione organizacyjnie i ewidencyjnie jednostki w obiekcie lub w pomieszczeniu, nie posiadające własnej sali konsumenckiej. Przyjrzyjmy się teraz bliżej zakładom gastronomicznym typu żywieniowego. Restauracje. Należą do głównych przedstawicieli zakładów gastronomicznych typu żywieniowego. Charakteryzują się przede wszystkim tym, że oferują konsumentom duży wachlarz potraw sporządzanych na indywidualne zamówienie klientów podawanych przez obsługę kelnerską. Usługi produkcyjne uzupełniane są najczęściej usługami kulturalno-rozrywkowymi oraz handlowymi, głównie sprzedaż wyrobów alkoholowych. Przykładem rozpoznawalnej sieci restauracji jest Sphinx. Jadłodajnie to kolejny rodzaj zakładów typu żywieniowego, w których przygotowywane są potrawy w węższym asortymencie niż w restauracjach i w których nie podaje się alkoholu. Mogą funkcjonować w formie samoobsługowej lub z obsługą kelnerską. Bistra to lokale oferujące konsumentom usługi gastronomiczne w mniejszym zakresie, ale jednocześnie w wysokim standardzie. Główny ich asortyment to przekąski zimne i gorące, często sporządzane w urządzeniach typu grill, są zakładami gastronomicznymi z obsługą kelnerską lub kelnersko-bufetową. W ofercie lokali typu bistro można spotkać także ciastka, kawę, alkohole. Stołówki to rodzaj przedsiębiorstw gastronomicznych świadczących usługi typu zamkniętego. Serwują one konkretnej grupie klientów potrawy o ograniczonym asortymencie, najczęściej w formie abonamentowej. Bary to najczęściej samoobsługowe zakłady żywieniowe, charakteryzujące się tanią i szybką obsługą, szerokim asortymentem popularnych potraw z konsumpcją na miejscu lub na wynos. Wyróżnić można kilka rodzajów barów: bary szybkiej obsługi. Serwują popularne potrawy, dania barowe, zimne zakąski, desery oraz napoje bezalkoholowe lub alkoholowe do 4,5% alkoholu, np. McDonald's. Bary mleczne. To jedna z form barów szybkiej obsługi. Ich asortyment to przede wszystkim potrawy nabiałowe, jarskie i mączne, uzupełniane przez napoje zimne i gorące, mleczne lub z dodatkiem mleka. Bary przekąskowe. Są uzupełnieniem barów szybkiej obsługi. Do ich asortymentu zalicza się przekąski zimne, zwłaszcza kanapki, oraz gorące zakąski typu barowego, uzupełniane przez napoje bezalkoholowe i inne towary przeznaczone do sprzedaży. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi, zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.